Witam Was serdecznie na moim kanale, ja się nazywam Paweł Rosa i będziemy dzisiaj wspólnie oglądać nowy odcinek Trudnych Spraw. Zapraszam. Łapka w górę i subskrypcję. Wy wiecie, co macie robić. Zapraszam. 40-letnia Michalina Wyrwa była szczęśliwą żoną Pawła i matką 11-letniej córeczki Zuzi. Mieszkali na wsi. Od 2 miesięcy mieszka z nimi siostrzeniec kobiety, 15-letni Adrian Karnisz. O nie, od razu widać, że Adrian to będą kłopoty. Widzicie, że ma kolczyk w uchu? To na pewno z więzienia jeszcze. Adrian trafił do nas tuż po wypadku samochodowym swoich rodziców. Ta tragedia bardzo nim wstrząsnęła, a ja obawiałam się, że nie będę mu w stanie dać odpowiednio dużo siły i wsparcia. Oboje z Michaliną byliśmy bardzo zapracowani, ale staraliśmy się znaleźć czas dla Adriana. Pilnowaliśmy, aby 2 razy w tygodniu uczęszczał do psychologa, aby móc uporać się ze stratą swoich rodziców. Gra aktorska tego pana to jest po prostu top notch, 10 na 10, Hollywood i Oscar idzie dla tego pana. Żeby mógł uporać się ze stratą swoich rodziców. Nie będę obrażał już tego pana więcej, no bo trochę tak głupio, ale chyba możemy się zgodzić, że to jest najgorsza gra aktorska w paradokumencie, jaką widzieliśmy od dawna, dawna. Zanim Adrian trafił pod dach cioci Michaliny, nie miał telefonu ani komputera. Para postanowiła sprawić mu taki prezent. Mieli nadzieję, że to pomoże chłopcu szybciej zaaklimatyzować się w nowym domu i szkole. Oh boy, jaka to jest zła decyzja, dać dziecku telefon i komputer. Może się śmiejecie, ale jak ja będę miał dzieci, raczej nie będę miał dzieci, ale jakbym miał dzieci, to moje zamiast kalkulatorów będą używać liczydeł. Telefon komórkowy? Nauczę ich używać listów w butelce. Michalina wróciła z wywiadówki zdenerwowana. Dowiedziała się, że Adrian wagarował i kompletnie przestał się uczyć. Nauczyciele skarżyli się, że chłopak notorycznie ich nie słuchał i używał telefonu podczas lekcji. Widzicie, mówiłem, że ten chłopak to kłopoty, ma kolczyk. Oboje z mężem postanowili odebrać mu laptopa jako karę za złe zachowanie. Jakie sprzeczne sygnały w tej rodzinie są. No, Adrianku kochany, nasz cudowny synku nowy, masz komputerek, masz. Pobawiłeś się? Oddawaj komputer, kurwa! Oddawaj! Nie ma! Nie dla psa to! Dla pana! Wiedziałem, że Adrian często siedzi po nocach. Ale gdy okazało się, że okłamywał nas w sprawie niedziałającego dziennika elektronicznego, musiałem zareagować. Obawiałem się, że chłopak uzależni się od elektroniki. Dobrze, panie reżyserze? Dobrze wyszło to ujęcie? Mogę już stąd iść? Nie chcę tutaj być. Mogę stąd iść? Papa. To jest jeden z moich problemów związanych z tymi wszystkimi paradokumentami. To, że zawsze, ale to absolutnie zawsze, internet jest przedstawiany jako coś strasznie złego. O, tam młodzi tylko w tym internecie siedzi, najgorsi, te dzieci w internecie, Widzieliście kiedykolwiek na Facebooku grupy poświęcone partii rządzącej PiS? Polecam wam wejść i zobaczyć te komentarze. Wtedy zrozumiecie, że w zasadzie większość tej całej toksycznej społeczności internetowej to są starzy ludzie po prostu. A wracając do tematu, internet wcale taką złą rzeczą nie jest. Ja dzięki internetowi i Wikipedii szkołę skończyłem. To prawda, ledwo, ale skończyłem. Następnego dnia rano Michalina żegna męża, który wyjeżdża na delegację. Z pokoju wychodzi skruszony Adrian, aby poprosić ciocię o odwołanie szlabanu na komputer. Ciocia, odwołaj ten szlaban na komputer, no kurwa, event jest w Metinie, Metiny walki są, ja muszę je pozdobywać, ciocia, weź oddaj komputer, no. Dzień dobry, ciociu. Dzień dobry, wyspałeś się? Tak. Chciałbym cię bardzo przeprosić za te moje wszystkie nieobecności w szkole. Bardzo tego żałuję, przepraszam. A oceny? Wszystkie postaram się poprawić i potem podtrzymać poziom. Bardzo mi miło to słyszeć. Ale jeszcze jedna jest kwestia. W tym domu nie kłamiemy. Tak, ciocia, w tym domu nie kłamiemy? A ja słyszałam, jak mówiłaś wujkowi, że go kochasz. I co? Kto tu kłamie? Paweł wyjechał na 3-dniową delegację. Ja dzisiaj idę do szpitala na dyżur. Nie będzie mnie długo. No, mogę wrócić o 21, a nawet później. Przyjdzie do was pan Romuald. Wpuścisz go, żeby tutaj z wami posiedział. Żebyście tak długo sami nie byli, dobrze? Nie chcę się czepiać, ale te dzieciaki ma... Jeden ma 15 lat, druga ma 11 lat. Chyba sobie poradzą parę godzin sami w domu. Nie potrzebują chyba opiekuna, prawda? Prawda? W lodówce masz obiad. Podgrzejesz i razem z Zuzią zjecie, okej? Dobrze. Będziesz pamiętał. Tak. Super. Ale mam do ciebie jeszcze jedno pytanie.
No, spodziewam się jakie, no ale słucham. Mogłabyś mi oddać laptopa i telefon, bo mamy zadane wypracowanie z polskiego, a sama wiesz jak piszę, więc laptop by mi się przydał do napisania tego wypracowania. Umów się, Adrian trochę racji ma. W dzisiejszych czasach nie da się odrobić pracy domowej bez googlowania jej w internecie. Czy to tylko ja? Czy to tylko ja? Czy ktokolwiek jeszcze używa w formie fizycznej encyklopedii, żeby szukać odpowiedzi do prac domowych? Czy ktokolwiek to jeszcze robi? Przez ostatni rok pandemii ja z domu nawet nie wychodziłem, więc powiedzcie mi teraz, biblioteki jeszcze w ogóle istnieją? Adrianku, dobrze kochanie, jeżeli to jest wypracowanie, to laptopa będziesz miał u siebie na biurku. Natomiast o telefonie zapomnij. Ale cześć. Hej. Ale na przykład jak będę chciał do ciebie zadzwonić ze szkoły, to co wtedy? Adrian, proszę cię. Zapisz sobie mój numer na kartce w zeszycie. Możesz zadzwonić z telefonu kolegi. Leć, bo się spóźnisz. Dobra, ale i tak dziękuję. Jestem głodna. A co byś zjadła, kochanie? Mama, co się głupio pytasz? Odpowiedzią zawsze jest pizza. Zawsze. Wieczorem Michalina wraca po całym dniu pracy. Ku jej zaskoczeniu w mieszkaniu nie ma sąsiada, pana Romualda. Pana sąsiada nie ma u nich w domu. Matka wchodzi, patrzy, a syn na laptopie szybko googluje. Jak reanimować martwą siostrę, która spadła z 3 metrów wysokości na łeb? Cześć, Zuzia. Hej. Nie ma pana Romualda? Nie ma. Jak to? Nie było go? Przyszedł, ale Adrian coś powiedział i szybko sobie poszedł. Nie wiem, mama, coś mu powiedział, jakiś tam Eluwina, Naura, coś tam i są czasy po prostu poszedł. Ale jestem głodna, dasz mi coś jeść? Tak, chodź kochanie, zrobię ci kolację. A obiadek, o który jedliście? Nie jedliśmy. Nie jedliście? Ale mama, Adrian ten obiad z lodówki przehandlował na smocze monety. No co ten Adrian? Jest w ogóle w domu? No, był u siebie w pokoju. Adrian. Jaki tu bałagan. Adrian, halo. Co ty robisz? Wystraszyłaś mnie. Wyłącz, musimy porozmawiać. Nie mogę, nie widzisz, że gram? Wyłącz, Adrian, rozmawiamy. No dobra, co ty robisz? Co ty robisz? Adrian, zapauzuj to, zapauzuj. Mama, najwyraźniej nie słyszałaś o rozgrywce online. Zresztą, Adrian, zamknij się, kurwa, na laptopie. Grasz, ty nie jesteś prawdziwym graczem. Równie dobrze mógł na telefonie komórkowym grać i mówić, że jest graczem. Ja jestem trochę stary, umówmy się. I okej, boomer. Ja naprawdę nie jestem w stanie przyjąć do umysłu tego, że istnieją ludzie, którzy naprawdę uzależniają się od tych gier telefonowych, tych... Co teraz jest popularne? To jest popularny serial, nie wiem, co jest popularne. Brawl Stars, o, choćby Brawl Stars. Są ludzie w stanie się uzależnić od takiej gównianej gry, po czym się wydawać na nią realne pieniądze. To jest dla mnie po prostu... Mózg mi eksploduje, naprawdę. Bo może ja wydaję pieniądze na skórki w LoLu, ale LoL to jest prawdziwa gra na komputerek, więc się nie liczy, okej? Okay? Clash of the Clans, o, teraz mi się przypomniało, to taka jedna z tych bardziej rakowych gier, Clash of the Clans. I wszystkie inne gry, które na emotikonce w App Store mają postać jakąś animowaną, która ma otwarte usta i robi takie aaaa! Serio, to jest taki trend, że wszystkie te najbardziej rakowe gry, które chcą jak najwięcej hajsu zabrać z mikropłatności, mają na tej miniaturce zawsze jakiegoś kolesia animowanego z otwartymi ustami. Aaaa! Co powiedziałeś panu Romualdowi? Przyszedł, nie chciałem, żeby się denerwował, że gram. Powiedziałem, że dzwoniłaś, że zaraz będziesz i sobie poszedł. Widzę, że okłamywanie ludzi to ci wchodzi w nawyk. No, no i co? Jak to co? A Zuzi? Dziewczyna cały dzień była głodna, bo ty zapomniałeś jej obiadu podgrzać? Bo to nie jest wcale tak, że Zuzia ma 11 lat i może sobie zrobić kanapkę i zjeść, no nie? To wcale nie jest tak! Po czym następna scena, napis 5 dni później. Kościotrup Zuzi leży, bo umarła z głodu. Zauważyłam, że to co dzieje się z Adrianem, to nie są żarty. Trzeba było natychmiast interweniować, żeby chłopak się nie zatracił. A ja na szczęście miałam z kim o tym porozmawiać. 2 dni później. Michalinie udaje się spotkać ze swoją przyjaciółką, 37-letnią Anną Ptak. Kobieta pracuje jako terapeutka uzależnień młodzieży. Dobra, przyznaję się bez bicia. Mój lakarnym jest fanatykiem figurek pop. Cały dom zawalony figurkami pop. Nie ma dnia, gdy któryś z domowników nie wejdzie gołą stopą w tą figurkę i już trzeba na ostry dyżur jechać. Na początku myślałam, że to jest zwykła jakaś fascynacja technologią i internetem. Ale tak widzę, że to jest jakaś gruba sprawa. Rozumiem, a wymień zachowania, które cię niepokoją. No, nie pasuje mi to, że siedzi przed tym komputerem cały dzień, gra w gry. Czasami jak obudzę się o 3 w nocy, tam zaglądam do niego, to on, wiesz co, on niby śpi, ale on tak lewituje 0,5 metra nad łóżkiem, no nie? I czasami mu taka ektoplazma z ust wychodzi, mu się głowa obraca o 360 stopni, no nie? Niepokojące symptomy tego uzależnienia od komputera ma ten Adrian, no. A zauważyłaś może, że traci zainteresowanie innymi rzeczami niż internet?
Wyobraź sobie przedwczoraj, jak przyszedł ze szkoły, od razu odpalił kompa, zapomniał o jedzeniu. What the fuck? Czy wy chcecie mi powiedzieć, że sekretem do schudnięcia mojego w końcu, po latach męczenia się z otyłością, jest po prostu uzależnienie się od internetu? No kurwa, ja to jest, zaraz odpalam Destiny 2 i ciśniemy, no nie ma kurwa! Jezus Maria, mam nadzieję, że zapomnę o tych soczystych bułeczkach hamburgerów w McDonaldzie. Ale wiesz, zastanawiam się, skąd u niego się to wszystko wzięło? Przecież on od niedawna ma internet. Może to właśnie dlatego, że nie miał wcześniej tego laptopa internetu. No właśnie o to, proszę pani, chodzi. Pani kupiła mu ten laptop i telefon. I ten laptop i telefon, on jakby obudziły w nim taką nieznaną jeszcze stronę jego duszy, tak? Tą stronę duszy, która jest uzależniona od komputera po prostu. Identyczna sytuacja była ze mną parę odcinków temu, gdzie zacząłem się malować jak klaun. To też we mnie taką trochę stronę duszy obudziło, o której nie miałem pojęcia, że istnieje. Teraz na przykład regularnie się maluję poza kamerą. Proszę nie oceniać, to jest moja sprawa. No zależy mi na tym chłopaku i zrobię wszystko, żeby mu pomóc. Bardzo poważnie traktowałam uzależnienia od sieci. Badania przeprowadzone wśród polskich dzieci i młodzieży wykazały, że nawet 1/3 z nich może być w szponach sieciocholizmu. No kochani, ta pani ma absolutnie 100% racji. Przykładowo, ja nie jestem w stanie zasnąć, jeżeli przed snem 5 razy nie zajrzę na moje gadu-gadu. Wieczorem z delegacji wraca mąż Michaliny. Kobieta postanowiła, że rozmowę z siostrzeńcem na temat zasad przeprowadzi w obecności Pawła. Adrian, możemy wejść? Halo. Adrian, halo. Halo, to ja. Twój telefon. Oderwij się, Adrian. No, co chcesz? Przykład numer 2, udowadniający, że Adrian wcale nie jest gamerem. Trzyma laptopa na kołdrze. Trzyma laptopa na kołdrze! Przecież jakby grał w jakąkolwiek grę, w jakikolwiek sposób wymagającą, to ten laptop by mu się właśnie już przegrzał na tej kołdrze, tak? Bo zasłonił wszystkie wejścia na wentylatory, powietrze i tak dalej. No chyba, że on z tym joystickiem w pasjansa gra, no to wtedy okej. Plus, chcecie mi wmówić, że on na tym laptopie gra w jakąś tam super strzelankę, piu-piu, albo nie wiem, wyścigi, nie wiadomo w co on gra, bez podłączonej ładowarki do laptopa. Na baterii. Na baterii laptopa w to gra. Na pewno! Na pewno! Dobra, mam nadzieję, że już w internecie udowodniłem, że jestem prawdziwym gamerem i że umiem innego prawdziwego gamera rozpoznać, to teraz możemy przejść dalej do oglądania. No, chcieliśmy z wujkiem porozmawiać. To pogadamy potem, teraz gram, nie widzisz? Przerwij na chwilę tę grę i posłuchaj cioci. Dobra, stało się coś? Nie, no ale może się stać. No ale o co chodzi? No chodzi o twoje gry i nadużywanie, bo mam wrażenie, że za długo spędzasz czasu w sieci. Ale mama, ten taki youtuber Lakardum na YouTube mówił, że granie w gry jest spoko i że internet jest dobry, bo tam jest Wikipedia, on nie szkodzi, no nie? Więc ja będę dalej grał, okej? Dzięki mama, dzięki. To tylko żarty, przestańcie. Szyszko jest dobre w umiarze, okej? Oprócz AIDS. No, to co z tym jest złego? Uważam, że tracisz kontrolę. Adrian, uważam, że tracisz kontrolę. Ciocia, jak to tracę kontrolę? Przecież tutaj go mam. No i co w związku z tym? No w związku z tym mamy dla ciebie propozycję. Wyleczymy twoje uzależnienie od komputerka innym uzależnieniem. Słyszałeś o papieroskach? Musisz nauczyć się trochę inaczej. Musimy ustalić zasady, na jakich będziesz korzystał. Z laptopa, telefonu, internetu. Ale jakie to zasady? Zasady są bardzo proste. No generalnie zasady są proste. Nie korzystasz ani z laptopa, ani z telefonu. Mamy z wujkiem taką propozycję, żebyś po lekcjach grał w gry dopiero od 18 do 20. Weekendy 3 godziny powinny ci wystarczyć. Tylko w weekendy może grać w gry? A przecież wszystkie najfajniejsze eventy są w środku tygodnia! Dobrze. Dobrze? Zgadzam się. Zgadzasz się? Mhm. No to się bardzo świetnie. Cieszę. Ja również. Ja też się cieszę. No to buźka. Fajnie. Piątaczka. Wciąż miałam obawy o to, jak Adrian się będzie zachowywał. Ale rozmowa z nim dała mi nadzieję, że jeszcze nie jest za późno i że chłopak zdoła ograniczyć swój czas spędzony w sieci. Przepani, jeszcze pół godziny para dokumentu, to tak łatwo nie będzie. Następnego dnia po południu Michalina zauważa, że chłopak nie wyszedł jeszcze z mieszkania. Chociaż za pół godziny rozpoczyna się jego spotkanie z psychologiem. Kobieta postanawia mu o tym przypomnieć. Dzisiaj czwartek. Widzieliście, jak on gra? Miałeś jechać do pani Ani. No fakt, nie zapomniałeś. Tam ci jest dobrze.
Nie zdążę i tak dzisiaj, więc odpuszczę sobie. Ale jak sobie odpuścisz? Przecież jeszcze nic nie zacząłeś, a ty już chcesz coś odpuszczać. Przecież wiesz, jakie to jest ważne dla twojego zdrowia. No dobra, ale nie jestem jakimś psycholem, żeby latać do psychologa. O, przepraszam bardzo. Chodzenie do psychologa wcale nie oznacza, że jesteście psycholami. Każdy z nas zasługuje na osobę, do której można pójść i się zwierzyć z naszych problemów, prawda? Absolutnie. Dlatego na przykład ja prawie codziennie chodzę do pani psycholożki. Stoję pod jej oknem i krzyczę, że ją kocham. Ona w ramach jakby wyrażenia tego, że też mnie kocha, dzwoni na policję z reguły. Zakochańce. Chciałam dla Adriana jak najlepiej, ale on traktował mnie jak natrętną marudę. Nie mogłam pozwolić na takie zachowanie. A kto to pani Maruda? Niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci. Ja nie jestem uzależniony od monsterków! Idź mi stąd, wynoś się stąd! Koniec, nie jesteś moją matką, żeby mi rozkazywać! Adrian, przestań, ty się uspokój! Nie, idź mi stąd, nie rozumiesz tego? Przewidać. Ja teraz będę grać! Będę grać w grę! Ja zdaję sobie sprawę z tego, że uzależnienie od internetu, gier i tak dalej, to może być naprawdę poważny problem. Ale tak czy siak trochę mnie to bawi. Będę grać w grę! Tomb Raider. Daję ci 5 minut. Ubieraj się, czekam na ciebie. Podwiozę cię, to się nie spóźnisz. Zachowanie Adriana było dowodem, że kompletnie stracił kontrolę nad tym, co się dzieje. Ponieważ nie wyszedł z pokoju po 5 minutach, wyłączyłam mu Wi-Fi. Ohoho, ryk! Szkoda, że to gra single player. Dab! Dab! Wyłączyłam Wi-Fi. Nie wiem, co się za chwilę zacznie. Aż się boję. Dobrze zrobiłaś. No, niedobrze zrobiłam. Aż nie dotąd, a nie dalej, słuchaj. Ja wszystko rozumiem. Ja nie lubię takich metod. Dlaczego wyłączyłaś mi Wi-Fi? Miałem ważną grę! Co ty robisz w ogóle? Adrian! Przeginasz. Proszę, włącz mi chociaż na 20 minut, no proszę! Chociaż na 20, no proszę! You got some of that Wi-Fi? Ostatnie 5 minut! Ostatnie! Nie zdążysz, ale zabieram ci laptop i telefon. Zrób coś, proszę, zrób coś! Też zabieramy. Nie! Nie będziesz zamykał. Nie będziecie mi zabierać! Nie! To jest moje! W nocy rodzinę państwa Wyrwów budzi intensywne pukanie do drzwi. Okazuje się, że to sąsiad, pan Romuald. Mężczyzna trzyma za ramię Adriana, którego przyprowadził. Dzień dobry, synka przyprowadziłem, gnojek Wi-Fi Rifim kradł. Przyłapałem go na tym, jak chciał mi ukraść komputer. Jezus Maria, niebezpiecznie się robi. I like it! Fajnie. Wszedł w nocy do mieszkania, musiał wiedzieć, jak, że ja czasami nie zamykam drzwi po powrocie z psem. Żartuję pan. No generalnie drzwi były otwarte, to znaczy, że właściciele tego mieszkania no zapraszali mnie do środka, no nie, że można sobie wejść po prostu, jak było otwarte. Ciekawostka! Ja studiuję kryminalistykę i jeden z morderców, The Night Stalker, czyli Richard Ramirez, tak się tym kierował. Mówił, że jeżeli okno albo drzwi w mieszkaniu były otwarte, to on wchodzi do mieszkania, bo to oznaczało, że go zapraszają ci ludzie, żeby ich mordował. A jeżeli drzwi albo okna były zamknięte, to on nie wchodzi do mieszkania. A ja to wiem, bo kryminalistykę studiuję! Adrian po prostu jest chory. Co? Ojej. No chyba sobie żartujesz. Do pokoju. Wyjdź do pokoju. Dobra. Adrian uzależnił się od komputera. I właśnie dzisiaj zabraliśmy mu komputer i wyłączyliśmy tak. Wi-Fi. I on sobie z tym wszystkim nie umiał poradzić i dlatego do pana przyszedł. No tak. No to nie wiedziałem. To proszę nas zrozumieć. Robimy co w naszej mocy, żeby pomóc temu dzieciaku. Zapisaliśmy go na terapię, ale troszeczkę się wzbrania. Obiecuję, że zrobimy wszystko, żeby leczenie podjął i na pewno to się już nigdy więcej nie powtórzy. No dobra, dopilnujcie tego, bo... Niech państwo opanują tego chłopaka, dobra? On tutaj wchodzi, próbuje mi komputer ukraść, a ja klanówkę akurat grałem, no! Chwilę później. Michalina postanawia podjąć próbę rozmowy z siostrzeńcem. Wie, że chłopak jest w kiepskim stanie, ale ma nadzieję, że zdążył już chociaż trochę przemyśleć to, co się wydarzyło. Wiem, że nie śpisz. Porozmawiajmy. Dlaczego on w kurtce leży? To jest takie pytanko. Dlaczego on w kurtce leży? Nie, to jest autentyczne pytanie, po prostu nie wiem, nie rozumiem tego. Wiesz, że to, jak bardzo teraz chcesz być online, jest wynikiem choroby? Nie. No właśnie. Musisz podjąć leczenie. Zniszczysz sobie życie. Chwila. Czy to, że ja mam potrzebę bycia online, wstawiania filmów na YouTube'a co drugi dzień, to też znaczy, że jestem chory? Jezus Mary, to tłumaczy tyle rzeczy. A teraz śpij. Dobranoc.
Adrian, wyśpij się, popraw koronę i idź do przodu, księżniczko. Rano do śpiących jeszcze Michaliny i Pawła przychodzi Zuzia. Dziewczynka skarży się, ponieważ nie może nigdzie znaleźć swojego telefonu. Adriana, pytałaś, może wziął? Chciałam, ale go nie ma w pokoju. Nie ma Adriana? Nie ma. Weź, mama tam puste łóżko, nie za ścianą. Może Adrian ci zabrał? Czekaj, zaraz sprawdzę. Zadzwonię na twój numer. 15 po 6. Gdzie on jest o tej porze? Musiał w nocy gdzieś wyjść. No wiesz co? Jest sygnał. Spokojnie, ale słuchajcie, zaraz go znajdziemy. Odrzuca połączenie. No Jezus Maria, odrzuca połączenie, bo akurat robi najazd na zamek drugiego kolesia w Clash of the Clans! A wspominałem swoją drogą, że dzisiejszy materiał jest sponsorowany przez Clash of the Clans! Nie jest, nie jest. Daj mi ten telefon. Po co? Mamy kontrolę rodzicielską. Faktycznie, pokaż, gdzie on jest. Za pomocą aplikacji namierzymy Zuzi telefon. No, sprawdzaj. Co to jest? Jest. Stacja kolejowa. A jak chcę uciec? Ja w tej chwili tam jadę, daj mi ten telefon. Jest na torach. Chwila, czemu właśnie powiedział, że Adrian jest na torach? Jest na torach. Ej, ale wyobraźcie sobie scenariusz, gdzie Adrianowi tak bardzo odwaliło w głowie z powodu tego zażycia od komputerka, że jemu się wydaje, że jest pociągiem i po prostu na torach próbuje jechać. Kwadrans później Michalina jest już na pobliskiej stacji kolejowej. Kobieta dostrzega siostrzeńca pod wiatą. Jest zziębnięty, ale tego nie czuje, bo jest zajęty grą na telefonie. Come on! Gra na telefonie, come on! To nie jest prawdziwy gamer, to nie jest. Michalinie trudno przywrócić go do rzeczywistości. Adrian, natychmiast wracaj do domu! Chodź chłopie, idziemy. Daj mi spokój, nie widzisz, że gram. No to przestań grać. Adrian, chodź, wracamy. Zima stulecia, minus 40 stopni. Chodź stąd, Adrian, do domu chodź. Ciocia, zostaw mnie. Gram kladówkę. Boże, jak ty mogłeś po prostu tutaj się schować? No i czy ja wiem, czy ten Adrian jakoś się tak bardzo schował? Siedzi w przeszklonej wiacie, przezroczystej dosłownie. Jedziesz gdzieś czy coś? Przyszedłem tutaj zagrać, mam tutaj wygodne miejsce, to sobie gram. Zmarzniesz, wracajmy. No dobra, zmarznę, no i co, gram. Adrian, ja już nie mam do ciebie siły, chodź dziecko, idziemy do domu. Adrian, masz natychmiast przestać oglądać tego Lakarnuma na YouTubie, bo ile już 300 odcinków obejrzałeś bez żadnego adblocka? Adrian, masz... W zasadzie to bardzo dobrze robisz, Adrian, oglądaj dalej, bez adblocka, bardzo dobrze, sponsoruj tego Lakarnuma, całego dobry chłopak, tak dalej. Wiecie, co macie robić. Wink, wink. Szkoła, siostra, wszyscy się o ciebie martwimy, a ty się schowałeś na jakimś zadupiu i po prostu udajesz, że cię nie ma? Zobacz, tu jest świat, tu jest życie. Przerwij tę grę, idziemy do domu. Nie idę nigdzie. Nie idę nigdzie. Adrian, słuchaj. Dobra, niech ci będzie. Pozwolę ci zagrać na tym komputerze, ale jak teraz wstaniesz, przestaniesz grać i w tej chwili ze mną pójdziesz. Dobra, ale czekaj chwilę, skończę tę dupę. Nie, czekaj chwilę, idziemy teraz. Nie chciałam, żeby Adrian zamarznął na tej stacji. A czemu pani nie chciała, żeby Adrian tam zamarzł na tej stacji? No, Adrian z wozu koniom lżej, no. Po południu Michalina przychodzi do Anny. Kobieta jest przekonana co do tego, że jej siostrzeniec jest uzależniony od sieci i ma nadzieję, że wraz z przyjaciółką uda jej się podjąć odpowiednie kroki w tej sprawie. W ogóle się z nim nie da rozmawiać. Nie da się rozmawiać. Zamknięty w sobie albo naburmuszony. I w ogóle ciągle twierdzi, że ma wszystko pod kontrolą. Co oczywiście nie jest zgodne z prawdą. Słuchaj, naprawdę bardzo mi przykro. No słuchaj, naprawdę bardzo mi przykro. Masz przerąbane. Leczenie tu jest konieczne. Próbowałam. Adrian się nie da namówić na psychologa. Próbowałam już kilka razy, ale Adriana nie interesuje nic, co nie jest grą online. Nie wiem, nie znam sposobu, żeby go namówić na terapię. Jezu, mam złoty pomysł. Jak Adrian jest uzależniony od komputera, od internetu, to trzeba zrobić tak, żeby Adrian nie szedł do terapeuty na spotkanie, tylko żeby online miał spotkanie z terapeutą na komputerku. To jest genialne! Jezus Marty, to jest naprawdę jakiś dobry pomysł w sumie, lol. Jestem zszokowany, że ja na to wpadłem. Kochana, przecież ja jestem tu z tobą. Razem damy radę. Tylko wiesz, ty musisz w sobie znaleźć dużo siły. Zrób to dla Adriana. Wiesz co? Mam pomysł. Może ty z nim porozmawiasz.
Słuchaj, mam genialny pomysł. Może generalnie cały problem zrzucę na ciebie i ty to zamiast zrobisz, okej? No, genialny pomysł! Adrian, glisią źle, prześcian glać. No, dziękuję pani koleżanko cioci. Wyleczyła mnie pani. Już nie będę grał. Ja uważam, że to świetny pomysł. Mogę spróbować. Tylko wiesz, ja nie gwarantuję, że on mnie posłucha. Pół godziny później Anna w towarzystwie Michaliny rozpoczyna rozmowę z uzależnionym od internetu nastolatkiem. Niech pani zbyt blisko do Adriana nie podchodzi. On ma kolczyk. On był w więzieniu. Chłopak nie cieszy się z ich wizyty. Twoja ciocia mówiła mi, co się stało. Słyszałam, że wtargnąłeś wieczorem do sąsiada. No wiem. Musiałem. Ale bardzo tego żałuję, ale musiałem. No a wiesz, dlaczego tak się stało? No, po prostu czułem, że nie wytrzymam. Musiałem po prostu zagrać. To znaczy, że byłeś na głodzie. Wiesz, to taki głód, kiedy nie możesz wytrzymać bez czegoś, od czego jesteś uzależniony. Jedzenie. Stópki senekofobii na Twitchu. Ty nie możesz wytrzymać bez istnienia w sieci. To tak jak alkoholik, który chce się napić, a jest na głodzie. I co teraz będzie? Będę miał tak zawsze? No niekoniecznie. Jeżeli będziesz chciał się leczyć, jeżeli podejmiesz się, będziesz zdeterminowany, no to myślę, że może się udać. Problem natomiast pojawi się w momencie, w którym się okaże, że Adrian wcale nie został wyleczony. Wręcz przeciwnie, sprawił, że pani terapeutka uzależniła się od internetu. Pani terapeutko, słyszała pani o takim super fajnym kanale Lakarnum? Wszystkie fajne dzieciaki go oglądają. Mówisz, że wszystkie fajne dzieciaki? Wieczorem Adrian, rodzina Michaliny i Anna jedzą wspólną kolację. Anna jest zadowolona z pierwszej sesji, jaką przeprowadziła z siostrzeńcem przyjaciółki. Sporo dzisiaj popracowaliśmy. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Jestem bardzo zadowolona. Oby tak dalej. Adrian nawet zdjął czapkę. Właśnie widzę. Aniu, szczerze ci dziękuję, że się tym zajęłaś. Bardzo jestem zadowolona, że wam dobrze idzie. Oby tak dalej. Spokojnie. Na podziękowanie jeszcze przyjdzie czas, jak zobaczymy pierwsze efekty. Bo teraz czeka nas dużo pracy nad sobą. Zdajesz sobie z tego sprawę, Adrian, prawda? Tak, oczywiście. Jestem na to gotowy. Aha, i oczywiście ciebie, ciociu, wujku, Zuzia, chciałbym bardzo przeprosić. Naprawdę jest mi przykro, że musieliście przez to przechodzić. Przepraszam. What the fuck? Ale what the fuck? Jakie dziwne te przeprosiny były. Trochę żygać mi się chce, nie będę oszukiwał. Wybaczcie mi, kochana rodzino, za to, co wam uczyniłem. Siostro, ciociu, wujku, to wszystko było spowodowane moim uzależnieniem od internetu. Przepraszam. Just a prank, bro! Just a prank! Wcale mi nie jest przykro! Skr, skr! Dab, 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 dab! Skr! Dobra, przeprosiny są przyjęte. Przed zaśnięciem małżeństwo postanawia zajrzeć do pokoju Adriana. Są zdziwieni, widząc go grzecznie śpiącego. Ty... To chyba jakiś cud. On śpi. Patrz. Telefon, komputer. Odłożył z własnej woli. Ja w to nie wierzę. Ja mówię, to uzależnienie od papierosów zadziała. Faktycznie fajne. Ale pamiętaj, że to dopiero początek leczenia. Nie chcę, żebyś się rozczarowała. Przede wszystkim nie chcę, żebyś znowu cierpiała. Późno w nocy Michalina zeszła do kuchni, żeby napić się wody. Przechodząc obok pokoju Adriana, zauważa dochodzące z pomieszczenia światło włączonego monitorem. Jest zaniepokojona. Razem z mężem postanawiają porozmawiać z siostrzeńcem. Adrian? Cholera jasna. Co ty wyprawiasz? Adrian! Ale mnie wystraszyłaś! Oh boy! Jakim cudem ta terapia nie zadziałała? Przecież Adrian był na całej jednej godzinnej sesji. Powinien być już wyleczony przecież. Co to ma być? To znaczy, że wczorajsze twoje przeprosiny nic nie znaczą? Robisz z nas idiotów, kretynów, wariatów? Co ty wyrabiasz? Dlaczego nam to robisz? Co ty za syf w ogóle pijesz, człowieku? Jak ty się zachowujesz? Poda mi się strać, co ten wujek powiedział teraz do Adriana. Co ty za syf pijesz, energetyk? Jak ty się zachowujesz? Jak śmiesz pić napoje w moim domu? To tak trochę zabrzmiało. Ile tego wypił? O, ma nawet słoik na mocz! Ma słoik... Ja sobie teraz żartowałem z tego, że to jest słoik na mocz, ale prawdopodobnie zaraz się okaże, że to rzeczywiście jest słoik na mocz, prawda? Ja pierniczę. Huuu.
Zajebiście, że nie jestem jedyną osobą, która trzyma słoiki na moc w całym mieszkaniu, bo mu się do łazienki nie chce chodzić. Zajebiście, dobrze wiedzieć! No musiałem nabrać jakoś mocy. Umówiłem się z kumplami na grę. O nie! A to? Co? No... Czy to mocz jest? Adrian? Zastanów. Musiałem jakoś... Ty nasikałeś do słoika? Ja już nie wiem. Musiałem rozbudzić. A jednak, Adrian, witam w klubie osób sikających do słoików. Chodź o nas, chodź. Zastanów się na sobą, chłopie. Miarka się przebrała. Zabieram ci laptopa. Dostaw mojego laptopa. Nie, zabieram ci tego dostaw laptopa. Dostaw go! On jest mój. Tego laptopa. Dostaw mi go! Ale zostaw. Dostaw mi go. Adrian, puść tego. Weź mu tego laptopa. Bardzo dobrze. Nie. Nic nie rozumiecie. Dostałem sam. Jak balet! Uspokój się! Nie mam rodziców! Adrian, proszę! Wybierzaj stąd! Dostań mnie w pokoju! Uspokój się, porozmawiajmy! Nikt mnie nie kocha! Nikt mnie nawet nie kocha! Nikt Adrian, mnie nie rozumie! Chcę porozmawiać, uspokój sama się! Sama sobie rozmawiaj! Wybierzaj! Idź mi stąd! Ale dlaczego nie chcesz porozmawiać? Byłem wściekły, ale nie miałem zamiaru dać sobie zamydlić po raz kolejny oczu przez Adriana. Widać po panie Paweł Wyrwa, że jest pan wściekły. Widać od razu, te emocje gotują się w panu po prostu. Byłem wściekły. Postanowiłem, że nie będzie agresji takiego zachowania w moim domu. Ta sytuacja już bardzo mnie męczyła. Postanowiłem, że nie będzie takiego zachowania i agresji w moim domu. Dlatego dałem Adrianowi w ryja. Następnego dnia, wczesnym rankiem, Michalina i Pawła budzi głośny krzyk Zuzi. Ratunku! Wystraszeni rodzice natychmiast przybiegają na pomoc wołającej córce. Ratunku! What the fuck? Jezus Maria! Boże, halo! Zuzia! To jest ten legendarny wpływ gier komputerowych na dzieci. To jest to. To jest to! Usuńcie te gry komputerowe! Wprowadźmy zakaz gier komputerowych! Ja jestem idealnym przykładem. Ja też ludzi zabijałem po tym, jak pograłem trochę w Simsy. Simsy. Przepraszam was. Stary, wiecie? Co ja zrobiłem? Przepraszam was. Już siedź cicho! Gdzie są kluczyki do samochodu? Gdzie ty ją niesiesz? Zawiozę ją do szpitala! Halo? Do szpitala to pogotowie dzwonię! Nie, pojadę sam! Nie jedź! Halo, pogotowie! Boże, nie mogę się odzwonić do tego pogotowia! O, a to jest najbardziej realistyczna rzecz w całym tym paradokumencie, że ludzie nie mogą się dodzwonić do pogotowia. To teraz się wszystko zgadza. Jezu, coś ty narobił! Nie chciałem nic zrobić! Coś ty narobił! Przepraszam, halo? Zrzuciłem kontrolę! Ciocia, ja nie chciałem nic zrobić! Ja nie chciałem, no! Dlatego dusiłem moją kuzynkę poduszką, bo ja nie chciałem jej nic zrobić, rozumiesz? Adrian, geniuszu zbrodni. Oj ty! Adrian, teraz szybko się pozbądź świadków. Pozbądź się cioci i wujka, zanim zgłoszą to gdzieś. Szybko pozbądź się ich! Paweł zawiózł Zuzię osobiście do szpitala. Tam dzięki udzielonej pomocy Zuzia odzyskała przytomność. Michalina ma dołączyć do męża i córki później. Na razie nie może zostawić roztrzęsionego siostrzeńca samego. Ciocia, ale ja jestem normalny. Jestem potworem. Zuzia tylko chciała wziąć twój telefon, bo ją obudziłem. Chciała wziąć telefon i powiedziała, że jak jej nie oddam, to zawoła rodziców. Ja się wystraszyłem, chciałem ją udusić. Dziecko, uzależnienie to choroba. To nie ty to wszystko robisz, to uzależnienie. Wiesz, to wszystko się tak musiało stać, żebyś ty po prostu zrozumiał, w jakiej trudnej jesteś sytuacji. Ja rozumiem, że oni go kochają, dbają o niego i tak dalej. Czy próba morderstwa to nie jest moment, w którym dzwonimy na policję? Ja tutaj zadaję prawdziwe pytanie. Czy to nie jest ten moment, w którym trzeba zadzwonić na policję? To po pierwsze, a po drugie, przecież jak ten wujek przywiózł swoją córkę do szpitala nieprzytomną, prawie uduszoną, i jak się w szpitalu zapytali go, no co jej się stało, to co on im powiedział? Bo jakby powiedział, że ten dzieciak próbował ją udusić, to by policja przyjechała tam i go zgarnęła już, tak? To co on powiedział na pogotowiu, że co, że córka sama upadła na poduszkę i się udusiła prawie? Ja tylko zadaję realne pytania, dobra? O, czekaj, bo ktoś zadzwonił. Cześć. Adrian jest tam. Jak? Masz już dość? Chcesz się leczyć? Ale tak na poważnie, bez żadnej ściemy. Tak, już nie mam siły tego dalej ciągnąć. Ośrodek to ostateczność, już niestety. Aniu, proszę cię, przekonaj go, że ośrodek to jedyny sposób na leczenie. Ja muszę jechać do szpitala do Zuzi. W porządku. Zobaczę co. Nie, dziękuję. Nie chcę do ośrodka, proszę. Adrian, uspokój się chwilkę.
I proszę cię, posłuchaj. Ale... Zaufaj mi. W środowisku terapeutycznym istnieje przekonanie, że człowiek musi stracić kontrolę nad swoim życiem i osiągnąć własne dno, żeby zrozumiał, że nie jest już w stanie dłużej żyć w czynnym nałogu. Jest takie coś? Czy może ktoś taki wykwalifikowany na czacie się wypowiedzieć, czy takie coś jest? Bo tak mi się... Coś mi tu nie pasuje odrobinkę. Niech ktoś wykwalifikowany się wypowie, proszę. Czekam na komentarze, proszę. A co ty tutaj robisz? Właśnie miałam jechać do szpitala, do Zuzi. Coś z nią się stało? Nie, wszystko w porządku. Na pewno wszystko w porządku u Zuzi? Tak, jak najbardziej, wszystko w porządku. Ale na pewno jest wszystko dobrze? Tak, przyjechałem, zdrowa. Żeby porozmawiać z Adrianem. Oh boy, teraz stary go zabije. I tak właśnie będzie wyglądała ta twoja terapia. Cześć, Adrian. Wujek, ja cię bardzo przepraszam. Wiem, że nigdy mi nie wybaczysz. Adrian, słuchaj. Już ci wybaczyłem. Adrian, mordo, słuchaj. Ja już ci dawno wybaczyłem. Nie ma naprawdę problemu. Przy okazji, Lannisterowie wysyłają pozdrowienia. Wiesz, jak naprawdę mógłbyś mi pomóc? Realnym spojrzeniem na siebie. Z odwagą, jak prawdziwy mężczyzna. I uczynić wszystko to, żeby już nigdy więcej nikomu nie stała się żadna krzywda. 3 godziny później, wezwana przez przyjaciółkę Michalina wraca ze szpitala do mieszkania. Adrian jest po długiej rozmowie z Anną. O, co tu się dzieje? Co to za bagaż? Ciociu, jedę do ośrodka. Pani Ania mnie zawiezie. Do ośrodka? Aniu, jak ty to zrobiłaś? Namówiłaś go na terapię? Aniu, dziękujemy ci serdecznie. Nie chcieliśmy tego darmo, zjadał nas w mieszkaniu, więc super, że do ośrodka jedzie. Cudownie! Bardzo ci dziękuję. Nie ma sprawy. Nie wiem, jak to zrobiłaś, ale jestem szczęśliwa. No to jedziemy. Odprowadzimy was do drzwi. Kto by pomyślał, że to wszystko, ta cała straszna historia, że prawie kogoś zamordował, rozpoczęła się od tego, że zainstalował sobie grę Metin 2. Tragedia! Minęło 1,5 tygodnia od dramatycznych wydarzeń w domu Michaliny. Tego dnia Anna przywozi Adriana na niedzielną przepustkę. O, 1,5 tygodnia minęło, to co? Już zdrowy, no nie? Adrian, no bo jestem naprawdę bardzo ciekawa. Opowiadaj, jak tam w tym ośrodku? No świetnie wyglądasz. Zobacz, ile ma radości na twarzy. Nie spodziewałem się, że aż tak dobrze to wszystko pójdzie. Gratuluję. A powiedz, Adrian, która terapia bardziej ci odpowiada? Ta indywidualna czy grupowa? Powiedz, Adrian, którą terapię wolisz? Elektrowstrząsową czy lobotomię? Wiesz co, powiem ci, że taką grupową, bo przez to poznałem wiele nowych znajomych. Poznałem wielu nowych znajomych, z którymi się umówiłem już teraz na rajdy w Destiny 2, potem jak już wyjdziemy z ośrodka. A ty jak? Jesteś już trochę zdrowszy? No wiesz co, też mi się tak wydaje, że jestem już trochę zdrowszy, ale nadal jestem trochę poryty. Beczunia, poryty wariatuncio. Tylko wariaci są coś warci. To żaden wstyd przyznać się do takiego problemu w rodzinie. Uważam, że wszyscy mierzący się z problemem uzależnienia bliskiej osoby powinni dopilnować i doprowadzić do jej leczenia. To może uratować komuś życie. Prawda. Morały z dzisiejszego odcinka. Wszystko jest dobre, ale z umiarem, poza HIV. Chodzenie do psychologa to nie jest wstyd. Każdy z nas zasługuje na odrobinkę pomocy właśnie w formie choćby rozmowy z psychologiem. Gry złe, zakażmy gier w Polsce. To chyba wszystkie morały, jakie wyłapałem w dzisiejszym odcinku. Jeżeli znaliście jakiekolwiek inne, to napiszcie mi oczywiście o tym w komentarzach. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jak zawsze na koniec oczywiście zapraszam was na mojego Twitcha i mojego Instagrama. Dzięki jeszcze raz i mam nadzieję do zobaczenia niedługo w następnym odcinku. Czołem! Nie wydawajcie pieniędzy na smocze monety, wydawajcie pieniądze na wspieranie Lakarnuma. To jest dopiero pomysł. Mądre!